Za co kochasz babcię? Że ją gotuje obiady. Dobrze. To teraz Dominiczka powie coś dla swojej babci. Że robi pyszne obiady. Pięknie. Gdzie my kocha. Pięknie. Martusia? Co chciałabyś powiedzieć? Że robi pyszne obiadanie. O, super. A Emilcia? Jaka jest twoja babcia? Głośno. Głośno, Emilko. Odprowadza cię babcia do przedszkola? Tak? Co jeszcze z babcią robicie? Dobrze. A Maciuś? Maciuś. A ty nam powiedz coś o swoim dziadku. Dziadek. Jak ma na imię dziadek? I co robisz z dziadkiem? Pracuję z dziadkiem. Jeszcze z dziadkiem. Bawisz się, tak? Tak. Dobrze. A Tomuś, powiedz Tomuczu, ty co robisz z dziadkiem? Bawisz się pięknie, Tomuś. I Kacperek, tak? Co Kacperek robisz z dziadkiem? Ale te dziadki! Pedo. Nie. Pedo. Dobrze. A jak ma na imię twój dziadek? Ale zapomniałeś, tak? No, zdarza się. Dobrze, Nikodem, ty nam opowiedz coś. Ile masz babci i ile masz dziadków? Jedna babcia, jedna jest szkole, no to nie stryje się. Ale babcia stryje się. Dobrze. A Szymonek teraz nam opowie. Ile, Szymonku, masz babci i ile dziadków? Opowiedz nam. Ale jeszcze mam babcię Jusię. A dziadek jak ma na imię? Nie. Dobrze. A kochasz babcię i dziadka? Dobrze. Daruś, opowiedz coś. Moja babcia najlepiej gotuje na całym świecie i mój dziadek dobrze się ze mną bawi, chociaż mam dwie babcie. Chociaż. A Dawidek? Nigdy się nie zamykam. A Dawid? To samo. Dawidek, ty ile masz babci? Nigdy się nie zamykam. No, to samo. Dwie babcie, pięknie. A dziadków? Też dwóch dziadków, ale masz szczęście. Pięknie. Szymonek, opowiedz coś. Ja mam dwie babcie i dwa dziadki. I dwóch dziadków. Dobrze. A za co kochasz babcię i dziadka? Bawią się z tobą. Pięknie. A Ala, co chciałabyś opowiedzieć babci i dziadkowi? I co robisz z tymi babciami i dziadkami? Babcią Ela maluje, a z babcią Stacią pomagam jej gotować. Pięknie. A Oliweczka, ty co chciałabyś powiedzieć swojej babci i dziadkowi? Chciałabyś im podziękować za to, że się z tobą bawią, tak? I mają dla ciebie czas. Pięknie. A Natalka? Maja bije Wiktorię. Co chciałabyś powiedzieć babci? Maja bije Wiktorię. Dobrze. Co chciałabyś, Natalka, powiedzieć? Że ją bardzo, bardzo lubisz, tak. A Arturek, opowiedz nam coś o swoich dziadkach i babciach. Że ich kochasz bardzo, tak? A za co ich bardzo kochasz? Nie,
pastorzy są, tak? I się tobą opiekują. Pięknie. A Eryczek, co byś chciał powiedzieć babci i dziadkowi? Że ich kochasz bardzo. Dobrze, ślicznie. Bartuś, ty nam opowiedz coś. Jak wygląda twoja babcia? Przecież to nie Bartek. Bo ja mam babcię, ale głośno, Bartuś. I jest najlepsza na świecie, tak? Dobrze. A Wiktoria, co by chciała powiedzieć? Pięknie. Proszę, a Majeczka? Co byś chciała powiedzieć babci? Że ci piękny obiadek gotuje, za to jesteś jej bardzo wdzięczna, tak? Dobrze.